Partnerem moich filmów jest firma Corsair, producent sprzętu gamingowego oraz podzespołów do waszego komputera. Cześć, witajcie serdecznie, ja nazywam się Bonkol, a to jest symulator sprzedawcy 2. I teraz pewnie zastanawiacie się, ale dobra, czy była jedynka? Tak, moi drodzy, była jedynka i nawet dowodem na to jest film, który kiedyś nagrałem na moim kanale, możecie go zobaczyć. Jak wyglądała jedynka, możecie sobie porównać do tego, co dzisiaj zobaczycie. Ale zanim klikniemy play, warto sobie uświadomić, kto w ogóle stworzył tą grę. Jak wejdziecie na Steama, to zobaczycie, że Trader Life Simulator 2 jest stworzony przez DNA Army Gaming, zarówno jako wydawca, jak i producent. Więc to jest nikt inny, jak dobrze doczytacie, to są bracia, którzy stworzyli małe studio, które zrobiło m.in. Trader Life Simulator albo Trader Life Simulator 2. I teraz cała zabawa polega na tym, że okej, fajnie by było, no bo robią dwójkę, to pewnie będzie lepsza od jedynki i tak dalej, ale jeżeli wejdziecie i zobaczycie, jakie inne gry zrobili, to na przykład Factory Runner, który wygląda dosłownie tak samo jak tamte gry, tylko po prostu ma inną nazwę i trochę innych graficzek w środku. Bakery Shop Simulator, który też korzysta z tych samych rzeczy jak tamte symulatory, tylko tutaj zamiast na przykład pudełek z domestosem są bułki. Falafel, który jest niczym innym jak okrojoną wersją pozostałych symulatorów i tutaj po prostu robimy sobie taki grill bar, robimy falafela, robimy kebaba. Jakieś inne gry, które też stoją na tym samym i generalnie chodzi o to, że tu jest recykling. Recykling, giereczki, które polegają cały czas na tym samym. Jest to standardowa firma, standardowy wydawca, który robi na tym samym wiele różnych gier. Także generalnie odpalamy tego Trader Life Simulatora. A, jeszcze jest coś takiego jak Pawn Shop Simulator. To jest w ogóle hit i w ogóle to jest tak zła gra, że się nie dziwię, że ma takie oceny. Odpalamy. Sprawdzamy. News, play, continue, new game. Wspaniałe mieszkanie! Myślę, że każdy tak żyje. Każdy... O, jest. Jest źle. W każdym razie, jesteśmy w wspaniałym mieszkaniu i wychodzimy. I naszym oczom ukazuje się przepiękna okolica. Trochę taki The War Z. Co to? Co jest? Ledwo wszedłem, minus 100 dolarów? Co się dzieje? Jeszcze pracy nie zacząłem. Czekaj, co to jest za beton w ogóle? Czemu tu jest jakiś parking betonowy? Okej, pojazd musimy zobaczyć, jak jest odwzorowany. Całkiem ładnie jest odwzorowany. To akurat muszę powiedzieć, że pojazd... Ale to ten model to pewnie gdzieś kupili, ten model 3D. Raczej sami nie robili tego modelu. Jedziemy. Aha, mamy... Co to jest? Aha, dobra, jedziemy. Jakąś mapę mamy? Jezu, jaka mapa. Kto to namalował? Co to jest za czcionka w ogóle? Nie wiem, a gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Your home. Tu? I jadę tu. Czy jadę tu? Nie wiem, jest strzałka jakaś? Zaraz. Czy... Kto tu chodzi? Co jest grane? Gdzie my... Co to jest za kraj? To jest... Zaraz. Unia Europejska, Ukraina w Unii Europejskiej? Dobra, jedziemy. Nie, no ja muszę kogoś spróbować, bo to nie wytrzymam. No! Aha! Odbiłem się od niego. Boże, ale gość ma solidne nogi. I... Gdzie jedziemy? To jest mój sklep? Dobra, jedziemy tu. Dobra, to jest chyba mój sklep. Co to jest? Mogę wziąć jakiś przedmiot i mogę to wziąć. Aha, okej, czekaj. A ja mam pracownika! Ja nie wiem. Boże, co tu się wydarzyło właśnie? Pick up. Cześć. On umarł w środku. Ty, już przyszedł jakiś... On jeszcze nie mam co sprzedawać nawet. Czekaj, gościu. Moment. Skąd oni się biorą? Czekaj. To można otworzyć? Aha. Dobra, wystaw... Co to jest? To jest jakieś mleko. Jakieś pierdoły. Dobra, to wystawmy to. Okej, dobra. Dobra, sprzedawaj tam. Chłopie, nabijaj. No, kasuj ich. Aha. Nic. Ani nie mówiliście, ani nie ruszałeś ręką, ani...
patrzą pojedynek na wzrok. O! Skasował, widziałeś? Bierzemy wszystkie, spokojnie, spokojnie, ja tu zrobię, ja to jeszcze rozkręcę ten sklep, to będzie dobrze, to będzie, o, zobaczcie, czoko, no dobra, $260 na razie mamy, na półkach to powystawiamy, to może ktoś pokupuje, ale co oni, jakby, skąd ja wiem, że on coś kupił czy nie kupił, co tam się dzieje w ogóle, oni coś kupują, proszę pana, czekaj gościu, jak to się, coś kliknąłem, o jest, dobra, i teraz tak, uwaga, sklep, player status, bożeż ty mój, tu przecież, dobra, ja mam powiedzieć, 260, Shop upgrade, mogę kupić. Dodaj lighters display. Okej, okay. Drink machine, moi drodzy. Magazine display. Newspaper daily. Dawaj, newspaper daily. You don't fake bank card. Go to the bank. No dobra, muszę kartę bankową zrobić. Shop rating, okropnie. How to play, najlepiej nie grajcie. Flashlight. Aha, latarka ma specjalne. Nie, to nie jest tak, że wiecie, we wszystkich grach na świecie po prostu klikasz przycisk L i się wyło... A, jest jednak. Dobra. Dobra, staff, training, worker, increase, worker training, $500. Ja wolę bez przeszkolenia. Lepiej bez. Coś tam sprzedałem, App Store. Dobra, ale dajmy jeszcze szansę tej grze. Słuchajcie, no już A, bo ja w ogóle chcę powiedzieć, ile ta gra zajmuje. Strzelcie, ile może ta gra zajmować? 12,5 GB. Dobra, chodź, kolego, kup, proszę, coś, proszę cię, proszę, kup. No nic, no ale co oni mówią, że co oni, czego nie ma? Czekaj, ja muszę zobaczyć, czy oni są generowani. Dobra, patrzymy. Okej, okay. O, dobra. Ja pierdziele. On serio jest generowany za rogiem. To jest do, o jest. On jest tu dosłownie wygenerowany, patrzcie te. Tu za rogiem, pa. No. Ale to już mogli tu, że niby za tego rogu jest generowany, nie? Przyjrzę się. Ciekawe, co jest tajemnicą. Skąd ja mam klientów? Ale w ogóle po co on jest To po co są ci mieszkańcy, co tu chodzą? Bank... Zresztą nawet nie wiem, czy muszę iść do banku, jak bank jest tu, po drugiej stronie. A, dobra, przejadę się. Jak już mamy samochód, to pojadę. A co się stanie, jeżeli wjadę samochodem i zablokuję mu wejście? No? Co się stanie? No a właśnie, no! I idzie... O! Co jest? Nie no, mam... Zaraz, to jest early... Aha! To jest już pełna gra, gotowa! To nie jest early access. O, to jest w ogóle super. Ja myślę, że tak powinno być, że stoi tak sobie 5 bankomatów i że każdemu patrzy, co wpisuje i ile wypłaca, nie? Tak stoi se. Tu nikt nie mieszka, tu nikt nie chodzi, ale patrzcie, co się dzieje w banku. Dzień dobry, witam serdecznie, tu elegancko, kurde, ty. Wszyscy czekają. Dobra. Proszę jedną kartę mnie zrobić. Dobra, dziękuję. Biorę kredyt. Dziękuję, okej. Okay. I mam już kredyt 1300. Super. Idę. Nara. A mogę coś kupić? Gdzie mogę jeszcze jechać? Warsztat, steki, stacja. No dobra, ale ciekawi mnie jedna rzecz. Co to oznacza? Jabber Shop. Jedziemy. Drzwi nie zamknąłem, nieważne. Ale drift. Siema! Wjeżdżam. Cześć, kolego. No, możesz napełnić. Co jest? A, na szczęście są gumowe krawężniki. Dobra, i teraz jedziemy do jakiegoś marketu, czy sklep? O, Jabber Shop, co to jest? Witam, czy to jest konkurencja, czy to jest hurtownia? Normal price, current price. Normalnie, aha. Witam. Ale lody z migdałami, to jest z Lidla chyba. Mleko, sok, jogurty, fryty. Tutaj mamy jakieś serki naturalne. Serki, mleko, jogurciki do picia. Cream cheese, dobra, ser. Tutaj mamy jakieś... A, tu płyny chciałem powiedzieć. No tak, tu jest płyn do sprayu, do czyszczenia, papiery toaletowe, chusteczki, cukier, mąka.
piwka, kubeczki, jakieś kawy, coś tutaj, pierdoły, tu jakieś takie inne. O, cola butl. Kupmy kolę. Good price. Good price. Good price, good price. I teraz tak, jak mogę... O, to jest spoko. Rozumiem, że mogę tak jechać, tak? O, to tak mogę. Kawa, herbata. No dobra, i jadę. A jeszcze jedną półkę muszę załatwić, to tutaj chyba. Co to jest? Gościu. Elektronika. Prosto i tam jest sklep z rzeczami. Dobra, jadę. Motel. Po co ten motel? O, to jest to. Ja chciałem coś do sklepu, jakieś taką ladę. No, może coś takiego. 1200, co jest? Dobra, biorę. I teraz jak mam z tym, proszę pana, jechać? Dobra. O. A, nie. Chwila. Chwila, stój! Dobra, i teraz tak. Place here. Cancel rotate. Jezu, mechanika mnie to zablokowała, bo ona myśli, że... To jak ja mam z... Dobra, poczekajcie, to zrobimy inaczej. Weźmy to do ręki i jedźmy. Jak wyjdę... Nie, no to... Spokojnie, dojedziemy i sprzedamy wszystko. Nie! Ta gra ma bugi! Ta gra jest w ogóle nie do... Nie porównujcie tej gry do My Summer Car! Na litość baską! Co wy to gadacie? My Summer Car przy tym to jest jak... No i proszę, wysiedliśmy. I teraz tak, słuchaj gościu, patrz. Ja mam taki pomysł. Bierzemy. Chodź, chodź, zapraszam, zapraszam. Dobra. A ja nawet ceny chyba nie mogę ustawiać tych produktów. Nie, no to, to... Ta gra to jest po prostu ujma dla symulatorów. To ja... Jest, ale się zdenerwowałem. Nie wytrzymam po prostu. Co się zdenerwowałem, to się zdenerwowałem teraz. Jak chcecie w ogóle sobie zagrać w jakąś grę symulatorową, gdzie jest faktycznie sprzedawca, stoi tutaj, możecie zarządzać nim, wypłatą, cenami produktów i tak dalej, to sobie, nie wiem, choćby w Gas Station Simulator zagrajcie. Przecież tam jest 50 tysięcy razy lepiej i przez Polaków robione. Nie, no to jest żenada, to jest kpina, czekaj, no nie, no ja to wyłączam. A ja mam to? Chyba była inna gra. Ty, ja nagrałem ten odcinek kiedyś. Pokaż mi to. Co ja mówiłem wtedy? Cześć, dzień dobry, ja jestem Bonkol, a to jest Trader Life Simulator. Simulator sprzedawcy sklepowego. Po raz pierwszy odkryłem tą grę, więc wszystko, co teraz zobaczycie wy i ja... Nie jest nieźle. To jest samochodowy, jaki... Zasuwamy Best Burger, rozumiem. Ale to jak to oni zrobili, że je... To przecież zobaczcie ten materiał! To wyglądało lepiej, to wyglądało lepiej niż dwójka, patrz! Oni coś tu się dzieje, tu jest tutaj... Tu tele... Nie, no ja tego nie rozumiem, no przecież to jedynka wyglądała lepiej, dało się grać, było miasto, było wszystko... Dobra, słuchajcie, nie grajcie w tą grę, znaczy... Ja załatwiłem klucz do niej i przetestowałem ją, abyście wy nie musieli marnować pieniędzy, swojego czasu, miejsca na dysku i nawet łącza internetowego. Jedno wiemy, ale jeżeli ogólnie chcecie zobaczyć inne rzeczy, jak testujemy i sprawdzamy inne gierki, wejdźcie koniecznie na nie tylko ten kanał, ale także na kanał Bonkol Live na YouTubie, wejdźcie na Twitcha, Twitch.tv Bonkol, gdzie codziennie gramy w różne gry i oczywiście w opisie znajdziecie link do sponsora tego materiału, którym jest g2a.com, gdzie możecie kupować różne giereczki po taniości, a w weekendy macie promocje. A jeśli chodzi o tą grę, to nawet promocja tutaj nie pomoże. Wstyd. Łysy.